Czarne dziury rozrywające ogromne gwiazdy, pulsary obracające się z nieprawdopodobną prędkością i emitujące potężne strumienie energii, barwne mgławice z fajerwerkami nowonarodzonych gwiazd, galaktyki w każdym możliwym kolorze i rozmiarze. Wszystko to znajduje się w naszym wszechświecie, ale nie jest on nieskończony. Ma swoją granicę, dosłowny mur, za nim znajduje się absolutna nicość. I właśnie teraz wybierzemy się na wyprawę do tego muru. Ale zacznijmy od początku. Wszechświat jest jak monstrualna matrioszka. Otwieramy ją i w środku widzimy mniejszą. To Droga Mleczna. Wewnątrz niej znajduje się jeszcze mniejsza lalka, Układ Słoneczny. Z kolei najmniejszą z nich wszystkich jest Ziemia. Każda z tych lalek ma swoje granice, które właśnie zamierzamy przekroczyć. Aby to zrobić, będziemy potrzebowali statku kosmicznego i to konkretnego. Musi lecieć setki razy szybciej niż prędkość światła. Wsiadasz na pokład i uruchamiasz silniki. 100 km nad poziomem morza to nasza pierwsza granica. 10-krotnie wyżej niż pułap samolotów komercyjnych. Punkt ten nazywa się linią Karmana. Oddziela ona atmosferę Ziemi od przestrzeni kosmicznej. Lecimy dalej i docieramy do granicy Układu Słonecznego. Włączamy hipernapęd i mijamy kolejno Marsa, Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna. Przebyliśmy dystans 100 jednostek astronomicznych. 1 AU to średnia odległość od Ziemi do Słońca, a oto i granica Układu Słonecznego – heliosfera. W tym miejscu prędkość wiatru słonecznego gwałtownie spada. Najpierw obniża się z prędkości 1 000 000 km/h do prędkości dźwięku. Potem mamy warstwę zwaną heliopauzą. W tym miejscu wiatr prawie zanika. Wtedy naszym statkiem wstrząsają gwałtowne turbulencje. Tutaj odczuwamy siłę wiatru międzygwiezdnego, który zderza się z granicą naszego Układu Słonecznego. Gdy ją miniemy, wkraczamy w ciemność przestrzeni międzygwiezdnej. Znajdziemy w niej dwa obiekty stworzone przez człowieka, które jako pierwsze w historii odbyły taką podróż. Voyager 1 oraz Voyager 2. Voyager 1 przekroczył tę granicę w 2004, Voyager 2 natomiast w 2007. Sondy odkryły, że heliosfera nie jest idealną kulą otaczającą Słońce. Jej południowa granica jest 10 AU bliżej gwiazdy niż jej północna granica. Lecimy dalej przez przestrzeń międzygwiezdną i wkrótce docieramy do ściany otaczającej Układ Słoneczny. 200 000 AU dalej i oto jest! Ta ściana skalnych odłamków to obłok Oorta. Tak naprawdę jest zbiorem asteroidów, który otacza nasz świat. Naukowcy spekulują, że może on być źródłem komet i meteorytów, które spadają na Ziemię, ale są tak rzadko rozmieszczone, że przelatujemy między nimi bez trudu. Teraz otacza nas całkowita ciemność. Droga Mleczna ma szerokość około 106 tysięcy lat świetlnych. Pokonanie takiej odległości zajęłoby typowemu promowi kosmicznemu kilka miliardów lat. Ale my wciskamy gaz do dechy i po mistrzowsku mijamy gwiazdy i planety jak na torze wyścigowym. W kilka minut jesteśmy na granicy naszej galaktyki. Wiatr międzygwiezdny całkowicie ustaje. Gdzieś w oddali widzisz tylko jasne punkciki. To ogromne galaktyki. Musimy spojrzeć na mapę, żeby ustalić trasę do granicy całego wszechświata. Jesteś tutaj, niedaleko Drogi Mlecznej. Jest ona częścią gromady galaktyk zwanej supergromadą Laniakę. Ale nawet tak ogromny obiekt jest niczym mała uliczka w wielkim mieście. Oddalamy się nieco i widzimy supergromadę w Centaurze. Tysiące galaktyk na naszej mapie wyglądają jak maleńkie punkty. Maksymalne oddalenie! To cały znany wszechświat. Myśleliśmy, że jest nieskończony, ale możemy mieć dowód na to, że ma granice. Jest tutaj, 10 miliardów lat świetlnych od naszego domu. Nawet gdybyśmy poruszali się z prędkością światła, taka podróż zajęłaby nam dwa razy dłużej niż okres istnienia naszej planety. W tym czasie Słońce albo by zgasło, albo eksplodowało niczym supernowa, niszcząc cały Układ Słoneczny. Gdybyś dożył tego czasu i wrócił do domu, zobaczyłbyś, że po naszej galaktyce pozostało jedynie wspomnienie. Dawno temu zderzyła się ona z Andromedą i zespoliła z nią w jedno ogromne ciało kosmiczne. Na szczęście twój statek jest w stanie zakrzywić czasoprzestrzeń, dzięki czemu podróż zajmie dosłownie kilka sekund. Bum! Gratulacje! Cel twojej podróży znajduje się tuż przed tobą. Wielka pustka. Niektórzy naukowcy uważają, że to miejsce jest niezbitym dowodem na kolizję naszego wszechświata z czymś wystarczająco wielkim, żeby zostawić po sobie taki ślad.
Wielka Pustka jest opustoszałą i zimną przestrzenią szeroką na miliard lat świetlnych. Gdyby porównać ją do filiżanki, pomieściłaby co najmniej 10 tysięcy galaktyk. Pojawiła się po gargantuicznych rozmiarów kolizji. Obiektem, który zderzył się z naszym wszechświatem, był inny wszechświat. Owszem, mogą istnieć inne wszechświaty. Wyobraź sobie, że cały nasz wszechświat jest gigantyczną bańką, w której znajdują się wszystkie gromady galaktyk. Takich baniek może być nieskończona ilość i mogły one powstać podczas Wielkiego Wybuchu. Wszechświaty te mogą się różnić od naszego. Niewykluczone, że są w nich inne galaktyki i mgławice. Równie dobrze bańki te mogą być równoległymi wszechświatami. To znaczy, że jeśli na śniadanie zjadłeś płatki zamiast owsianki, możliwe, że twój bliźniak w innym wszechświecie wybrał owsiankę. Każdy wybór, jakiego dokonaliśmy w życiu, mógł mieć zupełnie inne konsekwencje w rozległym wszechświecie. A ponieważ liczba tych wyborów jest nieskończona, to znaczy, że istnieje również nieskończona ilość równoległych wszechświatów. Tak więc niczym zwykła bańka, nasz wszechświat jest otoczony murem znajdującym się niedaleko Wielkiej Pustki. Dawno temu inna bańka przeleciała obok naszej. W miarę jak zbliżały się do siebie, ich pola grawitacyjne wchodziły w interakcję. Nasz mur graniczny zaczął się deformować i wyciągać w kierunku innego wszechświata. To samo działo się po drugiej stronie. Potem zetknęły się nasze mury graniczne, ale w miarę jak bańki oddalały się od siebie, ich połączenie zaczęło pękać. W ten sposób drugi wszechświat oderwał spory kawał naszego. W miejscu tej kolizji powstała zimna przestrzeń, zwana dzisiaj Wielką Pustką. Problem jednak polega na tym, że wszechświat wygląda dla każdego tak samo, bez względu na punkt widzenia. Wyobraź sobie na przykład wiszącą w powietrzu piłkę do koszykówki. Teraz postaw na niej mrówkę i powiedz, żeby znalazła jej granicę. Zacznie chodzić po niej, zataczając nieskończoną ilość okręgów. Tyle, że krajobraz wokół mrówki pozostanie niezmienny. Będzie widzieć jedynie zaokrąglony horyzont. Wszystko dlatego, że piłka wygląda tak samo z każdego punktu widzenia. To samo dzieje się z nami, gdy próbujemy znaleźć granice wszechświata, ponieważ postrzegamy świat jako trójwymiarową przestrzeń, a nasze widzenie jest ograniczone. Widzimy zwykły kwadrat w dwuwymiarowej przestrzeni, ale jeśli dodamy głębi i zmienimy punkt widzenia, stanie się on sześcianem. Gdybyśmy mogli zobaczyć wszechświat w przestrzeni czterowymiarowej, kwadrat mógłby być czymś zupełnie innym. A gdybyśmy potrafili opuścić naszą rodzinną bańkę? Kluczem do podróży do innego wszechświata może być wnętrze czarnej dziury. To najbardziej tajemniczy obiekt we wszechświecie. Jest tak ciężki, że zakrzywia nie tylko czasoprzestrzeń, ale i sam czas. To tak jakby do sieci rybackiej włożyć ogromny głaz. Sieć się zakrzywi, a im bliżej głazu będziemy, tym zagięcie będzie większe. Gdy tylko wpadniemy w pole grawitacyjne czarnej dziury, nie będziemy w stanie z niego uciec. Wciąż nie wiemy, co tak naprawdę może się znajdować w jej wnętrzu. Niektórzy naukowcy twierdzą, że mogą istnieć też białe dziury. Teoretycznie powinny powstawać wraz z czarnymi dziurami i są ich całkowitymi przeciwieństwami. Nic nie byłoby w stanie się do nich zbliżyć. Obecnie jednak nie dysponujemy żadnymi danymi na ich temat, ale ogólna teoria względności sugeruje, że naprawdę istnieją. Według pewnej tezy czarna dziura może być tunelem do innego wszechświata. Po wejściu w nią można by ją opuścić przez horyzont zdarzeń białej dziury. W ten sposób pokonalibyśmy granice wszechświatów i znaleźli się w całkowicie innym świecie. Ale możemy mieć dowód na istnienie białych dziur. W 2006 naukowcy odkryli dziwną eksplozję energii gdzieś ponad 1,5 miliarda lat świetlnych od Ziemi. Wybuch ten był na tyle nietypowy, że nie wyglądał jak eksplozja supernowej czy fuzja dwóch czarnych dziur. Niektórzy astronomowie uważają, że były to narodziny białej dziury, ale że była niestabilna, niemal natychmiast uległa destrukcji. Ponieważ zjawisko to przypominało powstanie całego wszechświata, czyli Wielki Wybuch, naukowcy nazwali je małym wybuchem. Wszechświat zaczął się iście wybuchowo jakieś 14 miliardów lat temu. A przynajmniej do takiego wniosku doszli w zeszłym wieku naukowcy. To dzięki temu najwcześniejszemu wydarzeniu powstał kosmos, jaki możemy dzisiaj zobaczyć. Planety, asteroidy, komety, gwiazdy. W latach 20. XX wieku astronomowie stworzyli następującą teorię. Na samym początku cały wszechświat był skondensowany do pojedynczego punktu w przestrzeni. Ta pierwotna materia, gorąca, zbita i gęsta, zaczęła się gwałtownie rozszerzać z prędkością światła we wszystkich kierunkach.
Wielkiemu wybuchowi towarzyszył równie wielki chaos. Jednak już w pierwszej minucie tego bałaganu wyłoniły się fundamenty znanego nam wszechświata. Niewyobrażalnie gorąco było tylko podczas wielkiego wybuchu. W miarę rozszerzania się kosmos zaczął się ochładzać, podobnie jak gaz, kiedy rozpyla się go z puszki z aerozolem. Podczas tego procesu część energii schłodziła się do tego stopnia, że zestaliła się w materię niczym woda zamarzająca w lód. W minutę po wybuchu kosmos nadal ochładzał się niezwykle szybko i to wszędzie w tym samym czasie. To ponieważ wszechświat nie ma krawędzi. Z pojedynczego punktu materii narodziły się cząsteczki będące podstawą całego materialnego kosmosu. Cząsteczki zaczęły się ze sobą łączyć, tworząc pierwsze atomy helu oraz wodoru. W ciągu 3 minut powstała w ten sposób większość helu oraz cała zawartość wodoru. Są to 2 najczęściej spotykane pierwiastki i podstawowy budulec gwiazd i galaktyk. Reakcja zapoczątkowana przez wielki wybuch nie zatrzymała się po kilku minutach, choć nieco przyhamowała. Przez następne miliony lat nie utworzył się żaden nowy pierwiastek, a zatem pierwsza wersja wszechświata składała się wyłącznie z helu, wodoru oraz energii. Zajęło to sporo czasu, nawet w kategoriach kosmicznych, ale z nagromadzonego materiału powstały w końcu galaktyki. Obłoki helu i wodoru łączyły się i zamieniały w gwiazdy, ciała niebieskie posiadające przyciąganie grawitacyjne. Nasze Słońce również składa się w prawie 3/4 z wodoru i w 1/4 z helu. W kolejnych etapach pojawiły się cięższe pierwiastki – węgiel, żelazo, tlen itd. Nie chodzi wyłącznie o procesy chemiczne, w wyniku których wyłaniały się nowe pierwiastki, gwiazdy i planety. Od momentu wielkiego wybuchu cały wszechświat rozszerzał się na wszystkie kierunki. Naukowcy już jakiś czas temu odkryli, że sąsiednie galaktyki oddalają się od Drogi Mlecznej. No i jak niby mamy odkryć życie na innych planetach, skoro to potencjalne życie od nas ucieka? Co więcej, im dalej od nas dana galaktyka się znajduje, tym szybciej się oddala. Wszechświat jest fantastyczny, nieznany, tajemniczy, czasami straszny oraz całkowicie cichy. Wyobraźcie sobie, że dryfujecie sobie na ziemskiej orbicie. Słyszycie jedynie swój własny oddech w skafandrze. Dźwięk nie może się rozchodzić tam, gdzie nie ma atmosfery. A skoro mowa o skafandrach kosmicznych, takie wdzianko kosztuje jakieś 12 milionów dolarów. Najwyraźniej chillout w kosmosie to póki co rozrywka dla nielicznych. Merkury znajduje się najbliżej Słońca, więc można przypuszczać, że jest tam niezwykle gorąco. A jednak najgorętszą planetą w Układzie Słonecznym jest Wenus, na której powierzchni temperatura dochodzi do 450 stopni. Merkury nie posiada atmosfery, która jest kluczowym elementem w regulacji temperatury, więc nie może się równać z naszą gorącą kosmiczną panną. Jeden dzień na Wenus trwa tyle, co 243 dni ziemskie. Tam wreszcie miałbym czas wszystko pozałatwiać i jeszcze się zrelaksować. Natomiast okres orbitalny wynosi tam 225 dni ziemskich, czyli jest o 18 ziemskich dni krótszy od tamtejszego dnia. Hej, podwójne urodziny jednego dnia, ale z drugiej strony nagminne są tam deszcze siarki i metalu, tak więc trzeba zważyć za i przeciw. Ziemia liczy 4,5 miliarda lat. Nasz dom to jedyne znane nam miejsce w kosmosie, gdzie występuje życie. W istocie Ziemia aż tętni życiem. Rośnie tu więcej drzew niż jest gwiazd w całej Drodze Mlecznej. Ilość drzew można oszacować, ale oceany wciąż pozostają dla człowieka w dużej mierze tajemnicą. Do tej pory zbadano zaledwie 5% oceanów, a zatem wiemy mniej o wodach na naszej planecie niż o powierzchni Marsa i Księżyca, które dokładnie zbadano. Aż nie chce się wierzyć, że przestrzeń kosmiczna znajduje się raptem 100 km nad naszymi głowami, a konkretnie nad poziomem morza. 100 km to tyle co nic, niektórzy jeżdżą dalej na obiad. Wszechświat, który obserwujemy przez teleskop, to jedynie 5% całości. 68% to tak zwana ciemna energia, natomiast 27% to ciemna materia, której nie jesteśmy w stanie zbadać w żaden sposób. Z każdego punktu na powierzchni Ziemi zawsze widać tę samą stronę Księżyca. Dzieje się tak, bowiem obrót Księżyca wokół własnej osi jest równy jego obrotowi dookoła Ziemi. Zjawisko to nazywa się obrotem synchronicznym.
Na Marsie Słońce zachodzi na niebiesko. Drobny pył wszechobecny w szczątkowej atmosferze czerwonej planety rozprasza światło żółte i czerwone, dlatego w ciągu dnia marsjańskie niebo ma barwę miedzianą. Podczas zachodu Słońca światło ma dłuższą drogę do przebycia w atmosferze, a bliżej Słońca trzyma się tam światło niebieskie. Kosmos pełen jest cudów, a jednym z nich jest niewątpliwie planeta zrobiona z diamentów. Jest 2 razy większa od Ziemi i według naukowców jego powierzchnię pokrywa w większości diament oraz grafit. Żeby się tam dostać, nie wystarczy skafander za 12 milionów dolarów. Potrzebny byłby zaawansowany statek kosmiczny. Jeśli jednak, podkreślam, jeśli udałaby się taka podróż tam i z powrotem, zwróciłaby się z nadwyżką. Astronomowie są równie zainteresowani początkiem wszechświata, co jego końcem. Oto kilka ciekawszych teorii. Jak wspomnieliśmy wcześniej, pierwotna materia była wyjątkowo gorąca i gęsta. W miarę ekspansji zbita mgła plazmy ochładzała się, aż wszechświat stał się przejrzysty. Pozostałością po tym procesie jest mikrofalowe promieniowanie tła, w skrócie z angielskiego CMB. Może je zobaczyć każdy, wystarczy ustawić analogowy telewizor na częstotliwość pomiędzy stacjami. Ten śnieg na ekranie zawiera cząstkę sygnału pochodzącego z promieniowania reliktowego, czyli pozostałość energii uwolnionej w wielkim wybuchu. Astronomowie rejestrują promieniowanie CMB za pomocą specjalnych teleskopów mikrofalowych. Ekspansja nigdy nie ustała, wszechświat wciąż się rozszerza i to w zawrotnym tempie, co sprawia, że ciała niebieskie oddalają się od siebie. Dowodem na ucieczkę galaktyk jest choćby fakt, że promieniowanie elektromagnetyczne docierające do nas z innych gwiazd lub galaktyk ma kolor czerwony. Jest to tak zwane przesunięcie ku czerwieni i wynika z oddalania się źródła światła od obserwatora. Kosmicznym spoiwem spowalniającym ekspansję kosmosu jest grawitacja, która sprawia, że wszystkie obiekty posiadające masę lub energię wzajemnie się przyciągają. To dzięki grawitacji właśnie planety krążą wokół gwiazd, układy słoneczne wokół galaktyk, a my stąpamy twardo po Ziemi. Niektórzy naukowcy twierdzą, że pod wpływem grawitacji rozszerzanie zwolni, aż wreszcie ustanie i rozpocznie się proces odwrotny, kurczenie się wszechświata. Teoria ta określana jest jako wielki kolaps. Prawdopodobieństwo tego scenariusza zależy od rodzaju naszego wszechświata. Niektóre modele kosmiczne twierdzą, że wszechświat jest otwarty, to znaczy, że będzie rósł, a tym samym rozrzedzał się w sposób niepohamowany. W pewnym momencie temperatura i gęstość materii spadnie do takiego stopnia, że galaktyki przestaną rodzić nowe gwiazdy, a te istniejące zgasną i znikną. Rezultat? Wielki chłód, degeneracja materii i posępna pustka rozpościerająca się w nieprzeniknioną ciemność. Co wy na to, żeby zakończyć takim milutkim akcentem? To nasza planeta Ziemia i jej satelita Księżyc. Oddalamy i widzimy Układ Słoneczny. Jeszcze dalej? Nasza galaktyka, Droga Mleczna. My jesteśmy małą kropeczką gdzieś między niezliczoną ilością gwiazd. O wiele dalej, gromada galaktyk. Kropeczki i wiry w bezkresie kosmosu. Dalej mamy supergromadę Laniakea. Ta mała kropeczka to nasza galaktyka. Lecimy dalej. Gromada w Hydrze Centaurze. Ogromne gromady zawierające tysiące galaktyk wyglądają tu jak małe drobinki. Potem supergromada w Paviu, Indianinie. To obszar o szerokości 200 milionów lat świetlnych. Możemy tak oddalać, aż zobaczymy cały znany wszechświat. Każda widoczna tu kropeczka zawiera tysiące galaktyk i kwadryliony gwiazd. Uczeni spekulują, że nasz wszechświat wygląda jak bańka. Ta bańka mogła zderzyć się z innym wszechświatem. Owszem, niewykluczone, że istnieją inne, a nawet ich nieskończona ilość. Wszystkie mogły pojawić się po wielkim wybuchu i być może zderzą się ze sobą. Albo już to zrobiły, a dowód tego znajduje się, o tutaj, w okolicy konstelacji Erydan. Miejsce to nazywa się Wielką Pustką. Ma około 1 miliard lat świetlnych średnicy. Dla porównania, średnica całej Drogi Mlecznej wynosi około 100 tysięcy lat świetlnych.
W tym miejscu nie ma absolutnie nic. I może właśnie tutaj, dawno temu, miała miejsce kolizja naszego wszechświata z innym. Uczeni uważają, że gdy się mijały i były bardzo blisko, siły grawitacyjne zaczęły przyciągać je do siebie. Zupełnie jak dwie krople wody, które próbują się scalić w jedną. Ale prędkość obu wszechświatów była zbyt duża, aby mogły wejść w taką interakcję. Dlatego ten drugi wszechświat wyrwał fragment naszej bańki. W obecnej pustce mogło znajdować się nawet do 10 tysięcy galaktyk, które albo zostały zniszczone, albo wchłonięte przez inny wszechświat. Udajmy się na granicę naszego i zobaczmy, jak ta kolizja mogła przebiegać. Jesteśmy 10 miliardów lat świetlnych od domu. Tu, w innej galaktyce, widzimy zjawiskowe mgławice o różnych kolorach i kształtach. Ale gdy spojrzymy w przeciwnym kierunku, zobaczymy gigantyczną ścianę sunącą w naszym kierunku. Wszystkie jasne punkciki na niej są ogromnymi galaktykami, które lada moment się z nami zderzą. W rzeczywistości jednak to tylko ogromne lustro odbijające nasz wszechświat. W tym miejscu czasoprzestrzeń jest zniekształcona i zaczyna być wciągana w inny wszechświat z ogromną prędkością. Prawa fizyki przestają tu funkcjonować. Grawitacja może zniknąć, wszystkie gwiazdy eksplodować, a ludzie na planetach mogą znaleźć się w stanie nieważkości. Gdyby jednak wszechświaty nie minęły się o włos, a czołowo się zderzyły, sprawy mogłyby przybrać o wiele bardziej przerażający obrót. Niewyobrażalna ilość energii powstałej w wybuchu spowodowałaby niebotyczną eksplozję, której siła zniszczyłaby cały nasz wszechświat. Być może jednak bańki zaczęły się łączyć. Z początku wszystkie galaktyki leżące na skraju wszechświatów zostałyby rozszarpane na strzępy. Potem rozpocząłby się proces łączenia. Galaktyki zaczęłyby poruszać się w sposób chaotyczny. Latałyby tuż obok siebie, rozpadały się, zderzały ze sobą i eksplodowały. Kolizja dwóch galaktyk to zjawisko na ogromną skalę. Podobny los może wkrótce spotkać również i Drogę Mleczną. Niewykluczone nawet, że stanie się to wkrótce, przynajmniej w skali kosmicznej. W naszym kierunku zmierza Andromeda. To galaktyka spiralna dwukrotnie większa od naszej. Jest w niej około biliona gwiazd, czyli dwa razy więcej niż w Drodze Mlecznej. Zaś w centrum tej połyskującej galaktyki czai się mroczna bestia. Czarna dziura. Jej masa jest 2,8 razy większa od Słońca. Czerwone olbrzymy, setki razy większe od naszego Słońca, pulsary emitujące potężne ilości energii niczym latarnie, dzikie gwiazdy i mnóstwo większych oraz mniejszych czarnych dziur. Wszystko to leci na nas z prędkością 109 km na sekundę. Wyprawa z Nowego Jorku do Los Angeles w takim tempie trwałaby zaledwie pół minuty. Dysk Andromedy jest już teraz widoczny gołym okiem na nocnym, bezchmurnym niebie. Z czasem będzie on coraz większy. W miarę zbliżania się do nas, siła jej grawitacji zacznie rozciągać ramiona naszej galaktyki spiralnej. Zaczną się zwyczajnie rozprostowywać, a gwiazdy i planety wylecą ze swych orbit. Jeden z możliwych scenariuszy przewiduje, że w Ziemię uderzy nieznana asteroida albo planeta karłowata wylatująca z Andromedy z ogromną prędkością. W wyniku tego zderzenia nasza planeta eksploduje niczym balon. Według innej teorii mogą nastąpić gwiezdne kolizje. Nasze Słońce stanie oko w oko z inną gwiazdą. Większa zacznie powoli pożerać mniejszą. Najpierw wchłonie jej lekkie górne warstwy, a potem zje ją jak spaghetti albo rigatoni. Gdy większa gwiazda osiągnie masę krytyczną, eksploduje. Wybuch ten zniszczy wszystko w najbliższym otoczeniu, włącznie z naszym Układem Słonecznym. Możliwe, że fala uderzeniowa dotrze również do sąsiednich gwiazd. Jeszcze inny scenariusz mówi, że nasz Układ Słoneczny zostanie wyrzucony w mrok kosmosu. Wyobraźcie sobie piłeczkę tenisową przywiązaną do liny. Przyciągamy ją do siebie, obracamy nad głową jak lasso
a potem puszczamy. Piłka leci hen przed siebie. To samo spotka Słońce i otaczające je planety. Ale wydarzenie to w żaden sposób nie wpłynie na życie na Ziemi. Wciąż będziemy mieli Słońce, które zapewni nam ciepło. Jedyny minus będzie taki, że z nocnego nieba znikną wszystkie gwiazdy. Najbardziej prawdopodobne jest to, że fuzja dwóch galaktyk nie wpłynie na nas w żaden sposób. Odległość między gwiazdami a planetami jest ogromna. Ciała niebieskie mogą się wymieszać i stworzyć ogromną chmurę. Można to porównać do przesypywania piasku przez sitko. Żadne obiekty nie będą na siebie wpływać. Najciekawsze rzeczy przydarzą się czarnym dziurom znajdującym się w centrach naszych galaktyk. Obecnie otacza je gęsta gromada pyłu gwiezdnego i gwiazd, a w miarę zbliżania się Andromedy do Drogi Mlecznej, obie zaczną ze sobą tańczyć. Ciekawe, czy Twista, czy Foxtrota. Gdy czarne dziury znajdą się blisko siebie, zaczną pożerać otaczającą je materię. Przez sam środek każdej z nich przelecą miliardy ton kolorowego pyłu gwiezdnego, asteroid i cząsteczek gwiazd. Może się wydawać, że proces ten przebiega powoli, ale to tylko złudzenie. Super ciężkie obiekty, takie jak czarne dziury, zaginają siatkę czasoprzestrzenną, co sprawia, że czas w ich pobliżu płynie wolniej. Wszystkich ciał niebieskich, które wyglądają jakby przez wiele tygodni lub miesięcy przebywały w horyzoncie zdarzeń, już od dawna nie ma. Gdy dwie czarne dziury wreszcie się połączą, stworzą jedną super czarną dziurę. Co ciekawe, jej masa będzie nieco mniejsza niż ta dwóch poprzednich razem wziętych. Część zamieni się w energię, która będzie wyrzucana z taką siłą, że fale można odczuć w innych galaktykach. Czarna dziura zgromadzi wokół siebie gęste i rozgrzane jądra obu galaktyk. Gdy osiągnie granice swoich możliwości, wyrzuci w kosmos potężne jety energii. To jest aktywne jądro galaktyczne, jedno z najjaśniejszych zjawisk we wszechświecie i najpotężniejsze znane źródło promieniowania elektromagnetycznego. Długość tych jetów może przekraczać 5000 lat świetlnych. Dla porównania, dystans między Ziemią a Proximą Centauri, najbliższą znaną nam gwiazdą, wynosi zaledwie 4,2 roku świetlnego. Wybuch towarzyszący jetom ma moc 100 wybuchów supernowych. Jej fala uderzeniowa może dotrzeć nawet do granic nowej galaktyki. Sama eksplozja będzie widoczna z odległości milionów lat świetlnych. W centrum połączonych galaktyk znajdują się gęste obłoki wielokolorowego pyłu. Ich masa jest tak wielka, że zaczynają się kurczyć, przybierając kulisty kształt. Z czasem stają się tak ciężkie, że kompresują swoje jądro, zapoczątkowując w nim reakcje jądrowe. Temperatura zaczyna wzrastać i wkrótce... bum! Supernowa. Istny pokaz fajerwerków w centrum galaktyk. Z mgły wystrzeliwują gwiazdy i formują nowe, rozgrzane światy. Uprzednio rozciągnięte ramiona obu galaktyk powracają do swych pierwotnych kształtów. Superciężkie centrum nowej galaktyki ma tak ogromną siłę grawitacji, że bezpośrednio wpływa ona na gwiazdy i mgławice oddalone o niej o tysiące lat świetlnych. Ramiona ponownie się skręcają i mamy nowiutką, ukończoną galaktykę. Mlekomeda albo Mlekdromeda. Co powiecie na drogę Andromleczno-Medę? Trudno to wypowiedzieć. Podróżujesz przez głęboką przestrzeń kosmiczną, mijając gwiazdy i galaktyki. Wow, wygląda na to, że ta wielokolorowa mgławica wkrótce zapadnie się pod własnym ciężarem i eksploduje niczym supernowa. Teraz ostrożnie zrób kółko wokół tej czarnej dziury. Uważaj, żeby nie dać się złapać jej przyciąganiu. W przeciwnym razie połknie cię niczym kosmiczny potwór. Czekaj. Co to za dziwna struktura? To świecąca ściana. Jeśli spojrzysz bliżej, zauważysz, że każda świecąca kropka to galaktyka.
tej ścianie mieści się około 100 tysięcy galaktyk. W Drodze Mlecznej znajduje się 100 miliardów gwiazd, więc w tej ścianie jest kwadrylion, czyli 10 i 15 zer gwiazd takich jak nasze Słońce. Gigantyczną strukturę nazywamy ścianą bieguna południowego. Znajduje się około 500 milionów lat świetlnych od Ziemi. Dla porównania, najbliższa gwiazda naszego Układu Słonecznego to Proxima Centauri, oddalona od niego o około 4 lata świetlne. Rakiety mogą pokonać tę odległość w 73 tysiące lat. Podróż do ściany bieguna południowego zajęłaby nam więc dłużej niż istnieje Układ Słoneczny. Ściana jest po prostu gigantyczna, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę kosmiczną skalę. Ma prawie 1,4 miliarda lat świetlnych długości. Aby przybliżyć Wam, jaka to wielkość, wystarczy powiedzieć, że Droga Mleczna ma zaledwie 100 tysięcy lat świetlnych szerokości. Ściany nie da się jednak dojrzeć nawet przez najpotężniejszy teleskop. Problem w tym, że Droga Mleczna przesłania nam widok. Jest tak jasna, że uniemożliwia dojrzenie ściany. To tak, jakby patrzeć na rozgwieżdżone niebo w metropolii. Zanieczyszczenie świetlne nam to uniemożliwi. Naukowcom udało się wykryć tę galaktyczną ścianę przez pomiar przesunięcia ku czerwieni. Wiemy, że obiekty w kosmosie poruszają się. Oddalają się od siebie w wyniku wielkiego wybuchu, który miał miejsce miliardy lat temu. Gdy galaktyki się przemieszczają, ich fale świetlne ulegają nieznacznemu przesunięciu. Mierząc to przesunięcie, możemy zrozumieć, czym jest obiekt i w jaki sposób się porusza. A ta ściana nie jest nawet największa we wszechświecie. Oto wielka ściana w Herkulesie, Koronie Północnej. Ta ogromna płaska superstruktura ma około 10 miliardów lat świetlnych szerokości. To około 10% całego widzialnego wszechświata. Ta ściana także składa się z galaktyk. Udało nam się wykryć tę gigantyczną strukturę dzięki rozbłyskom gamma. Są to najjaśniejsze zdarzenia elektromagnetyczne we wszechświecie. Widać je nawet w najdalszych zakątkach kosmosu. Takie rozbłyski są bardzo rzadkie. Na przykład w Drodze Mlecznej występują raz na kilka milionów lat. Jeśli uda nam się zauważyć rozbłyski z tego samego miejsca w krótkim czasie, oznacza to, że znajduje się tam wiele obiektów takich jak Droga Mleczna. Innymi słowy, jest tam wiele galaktyk. Kolejna nietypowa i gigantyczna struktura we Wszechświecie to duża grupa kwazarów. Ma około 4 miliardy lat świetlnych szerokości. Foton światła potrzebuje niemal tyle czasu, ile istnieje nasza planeta, aby dostać się z jednej strony struktury na drugą. Jeśli umieścimy dużą grupę kwazarów na wadze, będzie ona 6,1 miliarda razy cięższa niż nasze Słońce. Naukowcy odkryli, że w tej strukturze znajdują się co najmniej 73 kwazary. Są to jedne z najbardziej nietypowych obiektów w kosmosie. To aktywne jądra galaktyk, wewnątrz których znajdują się supermasywne czarne dziury pożerające całą materię wokół siebie. Dzika siła grawitacji zakrzywia materię wokół czarnej dziury, tworząc dysk, który jest najsilniejszym źródłem promieniowania. Dla porównania, promieniowanie jednego kwazara jest dziesiątki lub setki razy silniejsze niż promieniowanie wszystkich gwiazd w naszej galaktyce. Ze względu na tak ogromną siłę promieniowania możemy wykrywać nawet bardzo odległe od nas kwazary. Dlatego czasami są one nazywane kosmicznymi latarniami. Naukowcy wykorzystują kwazary, aby badać kosmos i ruch wewnątrz niego. Jeden z najbardziej oddalonych od nas kwazarów znajduje się około 13,1 miliarda lat świetlnych stąd. Jest to jeden z najstarszych obiektów w kosmosie. Pojawił się 690 milionów lat po Wielkim Wybuchu i jest niemal 3 razy starszy niż nasz Układ Słoneczny. Wciąż świeci bardzo jasno, 4,14 razy jaśniej niż Słońce. Naukowcy mówią, że wewnątrz tego giganta znajduje się supermasywna czarna dziura, która jest 80 milionów razy cięższa niż nasze Słońce. Wszystkie te gigantyczne struktury to po prostu budulce naszego Wszechświata. Patrz, tutaj jest nasz Układ Słoneczny. Teraz oddal się trochę. W tym miejscu Drogi Mlecznej znajduje się nasza gwiazda. Oddal się nieco. Tutaj jest lokalna grupa galaktyk. Wszystkie te jasne punkty to galaktyki. Tu jest Andromeda, a tutaj galaktyka Trójkąta. Poza tym tuzin innych podobnych galaktyk. Są one ze sobą grawitacyjnie połączone. Rozmiar tej struktury to około 10 milionów lat świetlnych.
To 100 razy więcej niż szerokość naszej galaktyki. Oddal się jeszcze trochę, proszę. Tutaj mamy super gromadę lokalną. Jest 20 razy większa niż grupa lokalna. Znajduje się w niej około 30 tysięcy galaktyk, a jej masa to około kwadrylion mas Słońca. Oddal się jeszcze raz. Laniakea. Ta struktura jest niemal 3 razy większa. Obejmuje super gromadę lokalną i mniejsze gromady. Znajduje się w niej około 100 tysięcy galaktyk. To jeszcze nie koniec. Oddal się jeszcze raz. Oto super gromady w rybach wielorybie. Ta gigantyczna struktura zawiera blisko 60 gromad galaktyk. Jest w niej więcej galaktyk niż ziaren piasku na pustyni. Wiesz co robić. Oddal się. Wow. To jest widzialny wszechświat. Jest w nim ponad 500 miliardów galaktyk. A gwiazdy... Cóż, zawiera około miliard bilionów gwiazd. Widzialny wszechświat ma własną strukturę. Gromady galaktyk tworzą łańcuchy i ściany, które widzieliśmy wcześniej, ale te włókna są od siebie oddzielone ogromnymi obszarami absolutnej nicości. Regiony te nazywamy pustkami. Nie ma tam żadnej materii. W pustkach znajduje się mniej molekuł niż w pustym pokoju. Jedna z tych pustek jest bardzo tajemnicza. Jest to Wielka Pustka, inaczej zwana Zimnym Punktem. Pojawiła się w kosmosie około 380 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu. Ma niemal miliard lat świetlnych szerokości i może mieścić setki tysięcy galaktyk z bilionami gwiazd. Niektórzy naukowcy uważają, że ten zimny punkt mógł powstać w wyniku największego zderzenia w historii. Zderzenia wszechświatów. Istnieje teoria, że nasz wszechświat jest swego rodzaju bańką, ogromną kulą zawierającą wszystkie ściany i łańcuchy galaktyk. Wyobraź sobie, że istnieje nieskończona liczba takich baniek. Mogą być to światy równoległe lub inne wszechświaty. Wiele lat temu jedna z baniek zbliżyła się do naszej. Ich ściany dotknęły się, a oba wszechświaty przez chwilę miały ze sobą kontakt, niczym dwie scalające się krople wody, ale wszechświat nadal się poruszał. Obszar styku baniek stawał się coraz cieńszy, aż w końcu połączenie zostało przerwane, a bańki odczepiły się od siebie. W tym czasie drugi wszechświat wyrwał materię z naszej bańki. Wszystkie te galaktyki wypełniające niegdyś Wielką Pustkę skończyły w równoległym wszechświecie. Naukowcy przewidują, że podróżowanie między bańkami jest możliwe. Lot do teoretycznej ściany naszego wszechświata zająłby wieczność. Podróż przez przestrzeń między wszechświatami trwałaby jeszcze dłużej. Dlatego musimy korzystać z portali, inaczej zwanymi tunelami czasoprzestrzennymi. Oto jak to działa. Wyobraź sobie kartkę papieru z punktem A po jednej stronie i punktem B po drugiej. Zamiast iść przez całą kartkę papieru, zaginamy ją tak, aby punkt A znalazł się bezpośrednio nad punktem B. Wystarczyło zrobić mały otwór, aby przyspieszyć podróż. Niektórzy naukowcy uważają, że takie skróty między wszechświatami znajdują się wewnątrz czarnych dziur. Czy można jednak przeżyć wpadnięcie do czarnej dziury? Wystarczy, że wybierzesz dostatecznie wielką. Chodzi o grawitację. Wyobraź sobie, że teraz spadasz do czarnej dziury. Im jesteś bliżej, tym większy wpływ na ciebie wywiera. Jej działanie zwiększa się z każdym kolejnym centymetrem. W pewnym momencie siła grawitacji oddziałująca na twoją głowę jest dużo silniejsza niż ta oddziałująca na twoje stopy. Zamieniasz się więc w spaghetti. Mniam. Jeśli jednak wybierzesz supermasywną czarną dziurę, jak te w środku galaktyk, siła grawitacji będzie zwiększać się stopniowo. Mogą być miliony razy cięższe od Słońca i znacznie od niego większe, ale siła grawitacji działająca na głowie i siła działająca na stopy będą niemal takie same. Kto wie, może nawet uda ci się przetrwać upadek do supermasywnej czarnej dziury, po czym znajdziesz się w kompletnie innym wszechświecie z odmiennymi prawami fizyki. Na razie to jednak tylko teoria. W fizyce jest wiele pytań bez odpowiedzi. Jak powstała uniwersalna energia i materia? Skąd wzięła się grawitacja? I wiele więcej. Od lat staramy się uzyskać odpowiedzi na te pytania. Jedną z osób, które próbowały to zrobić, był
Paramahasa Tewari, autor tzw. teorii wirów kosmicznych. Czym jest ta teoria i co mówi o ukrytych prawach naszego wszechświata? Rozszyfrujmy to. Paramahasa Tewari był dyrektorem wykonawczym Nuclear Power Corporation w Indiach. Zajął się teorią wirów kosmicznych, w skrócie SVT, którą po raz pierwszy przedstawił René Descartes. Zawsze inspirował się genialnymi pomysłami z dziedziny fizyki, nawet w czasach, gdy studiował inżynierię elektryczną. Po przestudiowaniu praw fizyki odkrył nowe równania definiujące materię oraz masę i ładunek elektronu. W końcu rozwinął teorię wirów. Teoria ta próbowała wyjaśnić niewytłumaczone dotąd zjawiska w fizyce, w tym powstanie elektronu oraz grawitacyjne, elektrostatyczne i elektromagnetyczne pola energii, a także inne rzeczy. Opisywała również 6 ukrytych praw, które leżą u podstaw całego wszechświata. Ale najpierw porozmawiajmy o samej teorii. Teoria wirów kosmicznych sugeruje, że wszechświat składa się z wirów lub wirujących wzorów energii. Według SVT wiry te są podstawowymi elementami składowymi wszechświata. Są siłą napędową praw fizyki i podstawowych zasad naszego świata. Zasadniczo wszystko we wszechświecie jest połączone i wzajemnie powiązane przez te wiry. Teoria ta nie jest oparta na żadnych rzeczywistych obserwacjach, ale raczej na modelach matematycznych i modelowaniu obliczeniowym. Na przykład niektóre modele obliczeniowe pokazały, jak te wiry działają w hydrodynamice i fizyce plazmy. Wykazały one, że wiry w takich systemach mogą mieć centralny punkt przyciągania i być ze sobą połączone. Inne modele zostały wykorzystane do zbadania, w jaki sposób poruszają się energie wewnątrz wirów i jak mogą one tworzyć różne częstotliwości i wibracje. Jednak niektórzy eksperci skrytykowali SVT za korzystanie wyłącznie z modeli i symulacji. Największym zarzutem jest to, że teoria ta nie może być faktycznie przetestowana. Opiera się na matematyce, a nie na danych eksperymentalnych. Dlatego nie jest oficjalnie akceptowana jako teoria naukowa, jednak faktycznie jest dość interesująca i zapewnia unikalne spojrzenie na wszechświat i nasze zrozumienie praw fizyki. Na przykład zgodnie z tą teorią wszechświat ma pewne ukryte zasady, które powodują tworzenie podstawowej materii, ich składanie i ruch. Czym są te prawa i co mówią? Przyjrzyjmy się im. Prawo pierwsze. Wszechświat ma tylko jedną pierwotną istotę. Przestrzeń, która strukturyzuje materię. Prawo to stwierdza, że przestrzeń jest fundamentalnym budulcem wszechświata i jest odpowiedzialna za strukturę materii. Sugeruje, że przestrzeń jest podstawowym bytem, który tworzy i utrzymuje materię oraz że cała materia we wszechświecie składa się z tych samych fundamentalnych cząstek, czyli elektronów i pozytonów. Spróbujmy ująć to w prostych słowach. Wyobraźmy sobie, że wszechświat jest jak wielki zestaw klocków Lego. Podobnie jak wszystkie klocki Lego składają się z takich samych podstawowych elementów, wszechświat również składa się z takich samych podstawowych elementów. Klocki te nazywane są elektronami i pozytonami. Ale co trzyma te wszystkie klocki razem? Oczywiście przestrzeń. Przestrzeń nadaje im kształt i strukturę, podobnie jak plastikowy pojemnik utrzymuje wszystkie klocki Lego razem w zestawie. Tak więc pierwsze prawo mówi, że przestrzeń jest fundamentalnym budulcem, który strukturyzuje materię i utrzymuje wszystko razem we wszechświecie. Prawo drugie. Materia składa się z wielokrotności tylko jednego rodzaju fundamentalnych cząstek, elektronów i pozytonów. Prawo to stwierdza, że cała materia we wszechświecie składa się z tych samych cząstek. Są to klocki Lego, o których mówiliśmy wcześniej. Zgodnie z drugim prawem te małe, niewidzialne cząsteczki tworzą wszystko, od maleńkiego atomu po gigantyczną galaktykę. Tak jak bez względu na kształt i rozmiar naszej budowli z klocków Lego, wciąż składa się ona z tych samych elementów. Prawo trzecie. Rozkład pól w przestrzeni, zgodny z regułami współczesnej fizyki, powiązany z materią i z niej emanujący, wynika tylko z jednego fundamentalnego pola w przestrzeni.
Prawo to stwierdza, że pola rozpoznawane przez współczesną fizykę, takie jak pole elektromagnetyczne i grawitacyjne, biorą się wyłącznie z jednego fundamentalnego pola w przestrzeni. Według tego prawa to fundamentalne pole jest odpowiedzialne za stworzenie wszystkiego, co obserwujemy we wszechświecie. Spróbujmy to uprościć. Tym razem wyobraźmy sobie, że wszechświat jest jak wielki plac zabaw. Wszystkie pola, które obserwujemy, takie jak pole grawitacyjne i elektromagnetyczne, są jak różne gry, w które tam gramy. Ale bez względu na to, w co gramy, wciąż znajdujemy się w jednej i tej samej przestrzeni. To jest nasz plac zabaw. To podstawa, która trzyma wszystko razem. Zgodnie z trzecim prawem, bez placu zabaw nie bylibyśmy w stanie grać w żadne gry, a bez tego fundamentalnego pola w przestrzeni nie bylibyśmy w stanie obserwować żadnych pól we wszechświecie. Prawo czwarte. Nie ma pustej przestrzeni w całym wszechświecie z wyjątkiem tej w centrach fundamentalnych cząstek materii. Prawo to stwierdza, że we wszechświecie nie ma prawdziwie pustej przestrzeni, a cała przestrzeń jest wypełniona fundamentalnym polem, tym, o którym mówiliśmy wcześniej. Mówi też ono, że elektrony i pozytony można znaleźć wszędzie. Nawet miejsca, które uważamy za puste, takie jak próżnia, są w rzeczywistości pełne maleńkich cząstek. Zgodnie z tym prawem, jedyne prawdziwie puste przestrzenie, jakie możemy znaleźć we wszechświecie, znajdują się w centrach elektronów i pozytonów. Prawo piąte. Z jednej uniwersalnej, fundamentalnej, stałej można wyprowadzić wszystkie stałe uważane za uniwersalne we współczesnej fizyce. Prawo to stwierdza, że wszystkie stałe, które współczesna fizyka uważa za uniwersalne, można wyprowadzić z jednej fundamentalnej, uniwersalnej stałej. Sugeruje ono, że wszystkie stałe w fizyce są ze sobą powiązane i mogą być wyjaśnione przez jedną fundamentalną zasadę. Wiem, że to nie takie proste, ale jeszcze tylko chwila. Tym razem wyobraź sobie wszechświat jako przepis kulinarny. Wszystkie stałe w fizyce, takie jak prędkość światła, stała grawitacyjna i stała Plancka, są jak składniki tego przepisu. Są bardzo różne i jest ich mnóstwo. Jednak tak jak wszystkie składniki w przepisie są ze sobą połączone i tworzą jedno danie, tak wszystkie stałe w fizyce łączą się, tworząc wszechświat. I tak jak w każdym przepisie jest główny składnik, który trzyma wszystko razem, fizyka również ma jedną fundamentalną stałą, która trzyma wszystko razem. Prawo szóste. Struktura przestrzenna submikrokosmicznej materii fundamentalnej jest powtarzalna jednolicie w strukturach przestrzennych ciał makrokosmicznych, takich jak planety, gwiazdy i galaktyki. Prawo to stwierdza, że struktura fundamentalnych cząstek tworzących materię jest powtarzalna i jednolita we wszystkich skalach, od cząstek subatomowych do ciał takich jak planety, gwiazdy i galaktyki. Sugeruje to, że te same fundamentalne zasady rządzą strukturą materii we wszystkich skalach. Wróćmy do analogii z przepisami i gotowaniem. Używając różnych składników i łącząc je na różne sposoby, szef kuchni może tworzyć nowe dania. Będą to różne potrawy i mogą być bardzo proste lub bardzo złożone. Ale tworząc je, szef kuchni nadal stosuje te same podstawowe zasady i korzysta z posiadanej przez siebie wiedzy, prawda? W ten sam sposób wszechświat tworzy różne struktury, od atomów po planety, gwiazdy i galaktyki. Ale wykorzystuje te same fundamentalne zasady do tworzenia wszystkich tych rzeczy. Prawo to sugeruje więc, że struktura podstawowych cząstek tworzących materię jest powtarzalna i jednolita we wszystkich skalach. Według teorii kosmicznych wirów jest to sześć podstawowych praw wszechświata. I choć aktualnie nie jest to teoria akceptowana przez główny nurt nauki, trzeba przyznać, że to całkiem interesująca koncepcja. Blisko 14 miliardów lat temu miała miejsce tajemnicza eksplozja, w wyniku której narodził się znany nam wszechświat. Galaktyki, gwiazdy, planety i inne ciała niebieskie. Mowa oczywiście o znanej wszystkim teorii Wielkiego Wybuchu. No ale właśnie, to tylko teoria. Właściwie nie wiadomo, jak wyglądał początek wszystkiego, ani co było przedtem. Niektórzy naukowcy uważają, że wszechświat przechodzi cykle, których początek i koniec, rozszerzanie i kurczenie wyznaczają wydarzenia w rodzaju Wielkiego Wybuchu.
W 1991 roku niejaki Andrej Linde, profesor fizyki na Uniwersytecie Stanforda, opublikował artykuł, w którym sugerował, że wszechświat to nic innego jak eksperyment laboratoryjny przeprowadzony przez niezwykle zaawansowaną cywilizację. To ona stworzyła całkiem nowy kosmos, w którym następnie zaczęły powstawać gwiazdy, planety oraz inteligentne formy życia. Po 30 latach hipoteza Lindego doczekała się nawet pewnego uznania. Co więcej, uczeni rozważają, jakie kroki mogłaby podjąć ludzkość, aby wznieść się na równie wysoki poziom. Pomyślcie tylko, technologia umożliwiająca stworzenie całego wszechświata z niczego. Wydaje się to łamać zasadę zachowania energii. Fizycy mają jednak na to odpowiedź w postaci zjawiska tunelowego. Jest to przejście cząstki przez baterię potencjału o wysokości większej niż energia cząstki. Paradoks niezgodny z prawami fizyki. Powiedzmy, że chcesz dostać się na drugą stronę wysokiego muru. Jest za gruby, aby go rozbić, za wysoki na drabinę i ciągnie się tak daleko, że nie da się go obejść. Przechodzisz więc przez niego jak duch. W naszej rzeczywistości jest to niemożliwe, jednak odpowiednio zaawansowana technologicznie cywilizacja mogłaby rozwiązać ten problem. Na skali Lindego ludzkość jest obecnie cywilizacją kategorii C. Nie zdołamy odtworzyć warunków umożliwiających życie na Ziemi, gdy Słońce kiedyś zgaśnie. Cechą cywilizacji kategorii B jest uniezależnienie się od energii pochodzącej z gwiazdy, natomiast cywilizacja kategorii A jest zdolna do rekonstruowania sytuacji towarzyszącej powstaniu wszechświata, a tym samym potrafi zbudować w laboratorium własny kosmos. Postrzegamy rzeczywistość w trzech wymiarach przestrzeni fizycznej – szerokość, długość i wysokość. Czwartym wymiarem jest czas. Rozróżniamy liniowo przeszłość od przyszłości. W fizyce i matematyce przyjmuje się ponadto istnienie piątego wymiaru – czasoprzestrzeni. Koncepcja ta pojawiła się w latach 20. jako rozszerzenie teorii względności Einsteina opisującej rzeczywistość w czterech wymiarach. Nie widzimy samych wymiarów, a jedynie poruszający się w nich obiekt i przypisujemy jego ruch grawitacji. Teoria próbuje zintegrować grawitację z elektromagnetyzmem. Tak jak według Einsteina materia zakrzywia czasoprzestrzeń, pole elektromagnetyczne, 1000 razy silniejsze od grawitacji, zakrzywia piąty wymiar, a wręcz zwija go w rulon. Podobna koncepcja występuje także w tzw. teorii strun, według której podstawowym budulcem materii nie są cząstki, a bardzo małe struny, wibrujące w 10 wymiarach czasoprzestrzeni, w których 6 jest zwinięte jako wartość mniejsza niż rozmiar pojedynczego atomu. Doprowadziło to do zaprezentowania wszechświata jako trójwymiarowej wyspy, która unosi się w 10-wymiarowej czasoprzestrzeni. Piąty wymiar pojawia się również jako próba wyjaśnienia ciemnej materii. Jest to hipotetyczna materia, której nie widać i z którą nie da się oddziaływać. Posiada jednak masę i zgodnie z przyjętym rozumieniem tworzy aż 85% materii całego wszechświata. Kosmos jest w ciągłym ruchu. Niegdyś astronomowie sądzili, że istnieje 100 miliardów galaktyk, a obecnie przypuszczają, że jest ich ponad bilion. Fakt, że galaktyki oddalają się od siebie, stanowi niezbity dowód, że wszechświat stale się rozszerza. Pomiędzy galaktykami rozciągają się obszary pustki o średnicy milionów lat świetlnych. I choć rzeczywiście wydają się puste, przypuszczalnie mogą zawierać więcej materii niż same galaktyki. W kosmicznej pustce nie rodzą się gwiazdy, gdyż znajdująca się tam materia ma zbyt małą gęstość. Niemniej jednak zdarzają się tak zwane gwiazdy międzygalaktyczne. Na przykład gromada galaktyk w Pannie zawiera aż 10% gwiazd międzygalaktycznych. Przyjmuje się, że na skutek kolizji, łączenia lub mijania się galaktyk, gwiazda może zostać wyrzucona ze swojej macierzy. Druga możliwość jest taka, że nabiera ogromnego przyspieszenia po bliskim kontakcie z supermasywną czarną dziurą. Jednak rezultat jest taki sam. Gwiazda zostaje wykopana z rodzimej galaktyki. Jeśli pole magnetyczne na zewnątrz czarnej dziury jest równie silne co pole grawitacyjne, teoretycznie można by wyrwać materię z bezpośredniej bliskości czarnej dziury. Jednak gdy obiekt minie już horyzont zdarzeń, nie wyciągnie go nawet największy magnes we wszechświecie. Horyzont zdarzeń to sfera wokół czarnej dziury, gdzie panuje tak potężne przyciąganie grawitacyjne, że nie może go opuścić nawet światło. Jedynie obiekt poruszający się z prędkością nadświetlną byłby w stanie stamtąd uciec, ale do tego potrzeba praktycznie nieskończonej ilości energii. A zatem wspomniany magnes pomoże tylko, jeżeli obiekt nie dostał się jeszcze do wnętrza czarnej dziury. Czarna dziura kojarzy nam się z olbrzymią pustką w przestrzeni kosmicznej, jednak Droga Mleczna prawdopodobnie pełna jest mniejszych czarnych dziur, które przemieszczają się po całej galaktyce.
Gdy cykl życia gwiazdy dobiega końca, ulega zwykle unicestwieniu w eksplozji zwanej supernową. Podczas takiego zdarzenia uwalniają się kolosalne ilości energii, a jądro gwiazdy osiąga taką gęstość, że nic nie jest w stanie obronić się przed siłą jej grawitacji. Materia gwiazdy jest wyrzucana w przestrzeń kosmiczną, natomiast samo jądro zapada się pod własnym ciężarem, prowadząc do powstania czarnej dziury. Im większa gwiazda, tym większa czarna dziura, a ta pożera wszystko, co napotka na swojej drodze, choćby inne gwiazdy. Gwiazda wessana w czarną dziurę jest rozrywana na kawałki przez potężną grawitację. Niektóre kawałki znikają na zawsze za horyzontem zdarzeń, podczas gdy inne wypluwane są z niewiarygodną prędkością na zewnątrz. Rozważa się też hipotezę tzw. pierwotnych czarnych dziur. W początkowych fazach po wielkim wybuchu panował chaos. Wszechświat był, ogólnie mówiąc, gorącą, gęstą zupą, z której wyłonił się cały kosmos. Obłoki gazu poddane działaniu odpowiedniego ciśnienia mogły kurczyć się i zamieniać w czarne dziury o rozmaitych rozmiarach, od kilku kilogramowych drobinek po kolosy o masie tysięcy słońc. Wbrew nazwie, czarne dziury nie są wcale czarne, tylko się takie wydają, ponieważ całkowicie pochłaniają światło trafiające w horyzont zdarzeń, niczego nie odbijając. Pierścień nieustannie konsumowanej materii wokół czarnej dziury nadaje jej ciemną poświatę. Ziemia znajduje się dość daleko od niezamieszkiwalnego krańca Układu Słonecznego. Mówiąc dokładniej, jest szóstą planetą od rubieży. Naukowcy przez 13 lat opracowywali mapę przedstawiającą tę granicę. Zewnętrzna heliosfera wyznacza obszar, gdzie wiatr słoneczny, czyli strumień naładowanych cząstek wyrzucanych przez Słońce, odbijany jest przez promieniowanie pochodzące z przestrzeni międzygwiezdnej. Wewnętrzna warstwa heliosfery, zawierająca Słońce i planety, ma kształt z grubsza kolisty, natomiast warstwa zewnętrzna jest już asymetryczna. Ruch Słońca w galaktyce wywołuje bowiem tarcie z napotykanym przed sobą promieniowaniem kosmicznym. Boom! To była prawdziwie epicka eksplozja kosmiczna, której odkrycie w lutym 2020 roku sprawiło, że naukowcom włosy stanęły dęba. Jej rozmiar i moc robią imponujące wrażenie, nawet jak na kosmiczne standardy. Naukowcy wzięli pod lupę grupę galaktyk w gwiazdozbiorze Żyrafy. Gdyby rakiety mogły latać z prędkością światła, czyli tak szybko jak światło zapalonej żarówki dociera do twojego oka, znaczy błyskawicznie, dotarcie do miejsca eksplozji zajęłoby im 2 miliardy 600 milionów lat. Wyobraźcie sobie, ponad 2,5 miliarda lat. Wiele się w tym czasie wydarzyło tu na Ziemi. Tak dawno temu nawet o dinozaurach jeszcze nie było mowy. Pierwotne formy życia dopiero co wyłaniały się z oceanu, by zasiedlić lądy. No więc mkniemy z prędkością przekraczającą prędkość światła i docieramy do miejsca przeznaczenia. Strefa zero dla wybuchu tego kalibru jest takich rozmiarów, jakby wybuchło naraz 600 milionów słońc. A nasze Słońce, tak dla jasności, to olbrzymie ciało niebieskie. Zmieściłoby w środku milion kul ziemskich. W rzeczywistości Słońce składa się na 99% tego, co nazywamy naszym Układem Słonecznym. Pozostałe 0,2% to wszystkie planety, księżyce, asteroidy i inne przypadkowe ciała kosmiczne krążące wokół naszej gwiazdy. A teraz prawdziwa sensacja. Wybuch, o którym mowa, trwał 100 milionów lat. To tyle, co od współczesnego cyfrowego świata ze smartfonami i samochodami wstecz aż do czasów dinozaurów. Więc co wywołało ten kosmiczny wybuch o epickim rozmiarze i mocy? Oczywiście czarna dziura, cóż by innego. To monstrum pochłonęło tyle substancji, że w końcu się zakrztusiło, a w konsekwencji wyrzuciło z siebie wiązki plazmy. Te przeorały przestrzeń, niszcząc wszystko dookoła. Uważa się, że była to największa eksplozja w historii Wszechświata, ale prędzej czy później każdy rekord zostaje pobity. Przenosimy się do kolejnej gromady galaktyk. Ta nosi nazwę gwiazdozbioru Wężownika. Doszło w niej do wybuchu pięciokrotnie potężniejszego niż ten w gwiazdozbiorze Żyrafy. Był tak wielki, że w obszarze rażenia można by umieścić 15 dróg mlecznych. Weźcie pod uwagę, że nasza galaktyka ma ponad 100 tysięcy lat świetlnych średnicy i mieści 200 miliardów gwiazd. Reakcja wow jest jak najbardziej uzasadniona. Była to największa eksplozja kosmiczna od czasu Wielkiego Wybuchu, od którego wszystko się zaczęło 13 miliardów 800 tysięcy lat temu.
co więc było jej źródłem? Aby odpowiedzieć na to pytanie, będziemy potrzebowali prostej analogii. Podobnie jak Ziemia, przestrzeń kosmiczna także ma swoje własne mega miasta. Kosmiczne Nowe Jorki i Tokio są olbrzymie. To określenie nie oddaje im nawet sprawiedliwości. Próbowałem. Oficjalnie nazywa się je supergromadami galaktyk, a w centrum największych z nich znajdują się supermasywne czarne dziury. Naukowcy nadal nie wiedzą o nich zbyt wiele. Ale teoria mówi, że jest to zasadniczo cała masa rzeczy, czy raczej materii, ściśniętej w jeden tyci punkt, którego nie można nawet zmierzyć, gdyż jest nieskończenie mały. Tak, to bardzo skomplikowane kwestie. Pomyślcie o tym w ten sposób. To jakby całą Ziemię skurczyć do rozmiarów ziarenka ryżu, a to ziarenko nadal ważyłoby tyle, co cała planeta. Cała materia byłaby naprawdę mocno ściśnięta. Tak więc większa masa oznacza większą grawitację. To oznacza, że przyciąganie czarnej dziury jest nieprawdopodobnie silne. Nie umknie przed nim nawet światło. Dlatego właśnie czarna dziura nosi taką nazwę. Co zabawne, nie możemy jej nawet dostrzec gołym okiem. Czarne dziury nie świecą ani nie odbijają światła, po prostu połykają je jak spaghetti. Mniam, ślinka cieknie mi na samą myśl. Ale wróćmy do epickich pokazów pirotechnicznych w kosmosie. Tak więc superpotężna czarna dziura wybuchła w supergromadzie o nazwie Gwiazdozbiór Wężownika. Ale ten potwór przestaje wciągać się wszystko wokół siebie, jak to mają w zwyczaju czarne dziury. Wręcz przeciwnie. Zaczyna wypluwać swoje wnętrzności. Kolosalny strumień plazmy rozdziera przestrzeń niemal z prędkością światła i przebija się przez bańkę o średnicy 1,5 miliona lat świetlnych. To tak, jakby 20 miliardów megaton trotylu wybuchało z każdą tysięczną sekundy i ciągnęło się to przez 240 miliardów lat. A teraz chciałbym zwrócić Waszą uwagę na zawodnika wagi ciężkiej, reprezentującego Drogę Mleczną. To największy twardziel w galaktyce. Superpotężna czarna dziura o nazwie Sagittarius A. Masa tej bestii jest 4 miliony razy większa niż masa Słońca, a to Wam się spodoba. Znajduje się zaledwie 25 tysięcy lat świetlnych od naszej planety. W kategoriach kosmicznych to praktycznie sąsiad dwa domy dalej. Spokojnie, bez paniki, nie musimy się pakować i wynosić. Nasz sąsiad porzucił dawny nawyk strzelania gorącymi promieniami w kosmos. Tym niemniej w 2019 roku zdołał podnieść astronomom ciśnienie. W pobliżu Sagittariusa A zauważyli błysk, który był 75 razy silniejszy niż zazwyczaj. Ich teorie. Pierwsza. Dziura połknęła część gwiazdy, która zanadto się do niej zbliżyła. Lub druga. Chmura gazu zderzyła się z czarną dziurą. Po 14-godzinnej wzmożonej aktywności Sagittarius A w końcu się uspokoił. Uff, ale w przeszłości ten olbrzym wykazywał porywczy charakter i wiedział, jak narobić szum w kosmosie. 3,5 miliona lat temu nasi bardzo wcześni przodkowie, to znaczy właściwie nie mówimy jeszcze o ludziach, przemierzali już Afrykę, zupełnie nieświadomi kataklizmu, który rozgrywał się daleko na niebie nad nimi. Wyglądało to trochę jak nagle zapalony promień latarni, który wystrzelił w niebo dwie wiązki w kształcie stożków. To zjawisko zostało wywołane przez obłok wodoru 100 tysięcy razy masywniejszy od Słońca. Zbliżył się zbyt blisko i Sagittarius A zareagował. Te wiązki plazmy przecinały przestrzeń kosmiczną przez 200 tysięcy lat świetlnych. I tak przez kolejne 300 tysięcy lat bez przerwy. W skali kosmicznej to zaledwie moment, jak pstryknięcie palcem, ale astronomowie do dziś znajdują ślady tego wybuchu. Gwiazdy neutronowe również wiedzą, jak dać niezły pokaz fajerwerków. Pojawiają się po tym, jak gigantycznym gwiazdom kończy się paliwo i zapadają się w sobie. Wyobraźcie sobie, że całe Słońce zostaje ściśnięte do rozmiarów małego miasta. Tak, gwiazdy neutronowe są niewiarygodnie gęste i ciężkie. Jedna łyżeczka takiej materii waży około 10 milionów ton. Obracają się niezmiernie szybko, setki pełnych obrotów na sekundę, a w przypadku niektórych z biegunów strzelają wiązki energii, co sprawia, że wyglądają jak kosmiczne latarnie morskie.
Jedna z najciekawszych gwiazd neutronowych znajduje się w gwiazdozbiorze Strzelca. Podobnie jak czarne dziury, ma potężną siłę grawitacji i wciąga tony materii. Wszystko to gromadzi się w olbrzymim, wirującym dysku. Akurat ta gwiazda przejęła wodór od swojej sąsiadki. Połknęła drugą gwiazdę, gromadząc w konsekwencji tak dużo materii, że jej temperatura zaczęła się podnosić. Rezultat? Gigantyczna kula ognia wystrzelona z jej powierzchni. Astronomowie mieli okazję być świadkami tego zjawiska 20 sierpnia 2019 roku. Zobaczyli 20-sekundowy błysk rozświetlający przestrzeń kosmiczną. Był to najjaśniejszy wybuch, jaki NASA miała kiedykolwiek szansę zaobserwować. Gwiazda zużyła na niego więcej energii niż Słońce produkuje przez ponad tydzień. Ale naturalnie nic nie pobije największego wybuchu z wszystkich. Tego, który według powszechnie uznawanej teorii zapoczątkował życie w naszym wszechświecie. Ale najpierw słowo wstępu. Według naukowców jedynie 5% wszechświata to gwiazdy, planety, asteroidy, komety, pył międzyplanetarny, ty, ja, twoja szynszyla, wszystkie formy życia, w zasadzie wszystko to, co możemy ogarnąć wzrokiem. Czym więc może być pozostałe 95%? To tajemniczo brzmiące ciemna energia i ciemna materia. Upraszczając, są one jak kosmiczne yin i yang. Ciemna materia sprawia, że ciała przyciągają się wzajemnie za sprawą siły grawitacji. To klej naszego wszechświata, który trzyma wszystko razem. Ciemna energia działa odwrotnie. Sprawia, że ciała się odpychają i oddalają od siebie. Tak przynajmniej mówi teoria. I co dziwne, ciemna energia sprawia, że ciała odpychają się tym bardziej, im bardziej są od siebie oddalone. Naukowcy są nawet w stanie zaobserwować to na własne oczy. Im odleglejsza galaktyka, tym szybciej oddala się od Ziemi. Ale te dwie siły nie zawsze istniały. W rzeczywistości około 13 miliardów 800 milionów lat temu nie było właściwie niczego. Wszystko było skondensowane w malusieńkim punkcie, nieskończenie małym. Brzmi znajomo? Tak, ten tajemniczy, wiecznie kurczący się punkt znajduje się również w centrum czarnych dziur i nazywamy go osobliwością. I właśnie tam w łeb bierze cała nasza zmyślna nauka i matematyka. To najbardziej zagadkowy fenomen na świecie. Pewnego dnia ten niesamowicie gęsty i potwornie gorący punkt zaczął się rozszerzać we wszystkich kierunkach. Robił to szybciej niż przemieszcza się światło, podwajając swój rozmiar 100 razy w ciągu ułamka sekundy. Jeśli chcecie dokładnych danych, to mówimy o setnej części miliardowej części trylionowej części sekundy. Aha, no właśnie, im więcej czasu upływało, tym szybciej i bardziej się powiększał. I od tego czasu wciąż się rozrasta jak nadmuchiwany balon, który nigdy nie pęka. Naukowcy nazwali to zjawisko wielkim wybuchem.